List do Galacjan, 6 rozdział. Zajmiemy się jeszcze raz tym początkiem tego rozdziału i przyjrzymy się temu, co apostoł Paweł tam mówi. Jeszcze powiem o rzeczach, o których wcześniej nie mówiliśmy. Mówiliśmy już ostatnio, że 5 rozdział szczególnie, 6 również jest tym rozdziałem, kiedy apostoł Paweł przechodzi już do tych praktycznych konsekwencji, do praktycznego znaczenia, tego praktycznego wymiaru Ewangelii w życiu wierzącego człowieka. Wcześniej pisał o tym, że Chrystus przyszedł zgodnie z zapowiedziami proroków po to, żeby zaprowadzić Królestwo Boże, ale wprowadzenie człowieka do tego Królestwa Bożego, podniesienie go do godności dziecka Bożego jest czymś zupełnie niezależnym od tego, czy spełniliśmy wszystkie wymogi prawa Bożego, prawa, które pochodzi od Boga. I to jest o tyle oczywiste, że no, prawda jest taka, że nikt z nas tego prawa nie wypełnił, więc nie mogliśmy na tej podstawie zostać wprowadzeni do Królestwa Bożego. Stało się to tylko i wyłącznie przez wiarę w to, że Syn Boży zajął moje miejsce wtedy, kiedy Bóg objawił swój gniew z powodu moich grzechów. Niczym na to nie zasłużyłem. On jednak to uczynił. I to pokazuje ogromną łaskę Bożą. I apostoł Paweł to właśnie wyjaśniał w tych wcześniejszych rozdziałach. I teraz pojawia się pytanie, na które Paweł odpowiada. Pytanie, czy to znaczy, że teraz możemy żyć jak chcemy? No i to jest takie naturalne pytanie od ludzi, którzy Ewangelii nie rozumieją. Nie rozumieją, jak działa Ewangelia, co czyni, jak zmienia serce człowieka. I to jest taka, powiedziałbym, pseudologika, z którą dość często można się spotkać. Ludzie czasem uchwycą się jakiejś prawdy biblijnej i swoje wnioski wyciągają, swoje wnioski dorabiają do tego, nie mając kompletnie pojęcia o znaczeniu tej biblijnej prawdy. Myślę, że no, można by więcej przykładów podać, ale to jakby nie dzisiaj. No właśnie, czy można w takim razie, jeżeli zbawieni jesteśmy z łaski, nie z naszych uczynków, nie przez przestrzeganie Bożego prawa, czy to znaczy, że możemy żyć jak chcemy? Odpowiedź Pawła jest oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, ponieważ człowiek, który naprawdę zrozumiał, co stało się na Golgocie, nie będzie w stanie żyć tak, jak żył dotychczas. Jeżeli człowiek doświadczył swojej własnej winy, przekleństwa i hańby wynikającej z tego, która została wzięta przez Chrystusa, taki człowiek nie będzie w stanie żyć dalej tak, jak żył kiedyś. Co więcej, w 5 rozdziale apostoł Paweł pokazuje, człowiek, który doświadcza takiej przemiany, w jego życiu pojawia się miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Dlatego możemy powiedzieć, że ludzie naprawdę odrodzeni, ludzie, którzy tworzą wspólnotę Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, są inną wspólnotą, jest to inny świat. To są ludzie, którzy wyróżniają się z tego świata, nie swoją teologiczną arogancją, jak to czasami bywa, ale właśnie swoją pokorą, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób dokonało się ich odkupienie, w jaki sposób dokonało się przebaczenie grzechów, w żadnym razie przez ich zasługi. No i oczywiście kolejne pytanie jest takie, czy w takim razie człowiek wierzący nie upada? No i tutaj mamy, tu zaczyna się 6 rozdział, gdzie apostoł Paweł właśnie odpowiada na to pytanie. No niestety upada. Niestety upada, ale co w związku z tym? I przeczytajmy teraz te pierwszych 5 wersetów, które już czytaliśmy wcześniej. Ja mam je tu powiększone. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście i tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowania, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. I ostatnio, kiedy mówiliśmy o tym fragmencie, parę dni później miałem okazję z kimś rozmawiać i pojawiło się takie ciekawe pytanie i pomyślałem sobie, że być może to jest pytanie też niektórych z was, więc myślałem, no spróbujemy jakoś tam przyjrzeć mu się bliżej, bo może komuś ono jeszcze w czymś też pomoże w rozumieniu tej kwestii. Chciałbym na nie spróbować tak szybciutko odpowiedzieć. Chodziło o to, czy mówiąc o upadku brata, kiedy Paweł mówi w pierwszym wersecie, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku. Czy mówiąc o tym upadku,
Paweł ma na myśli grzech i tylko grzech, czy może jeszcze coś innego? No i aby odpowiedzieć na to pytanie, pomyślałem, żebyśmy przyjrzeli się dwóm słowom, które pojawiają się w tym wersecie. Pierwsze to jest to słowo oczywiście upadek, a drugie słowo poprawiajcie. I one są bardzo ciekawe, te słowa. Znaczy, pierwsza ciekawa obserwacja jest taka, że Paweł nie używa to słowa grzech. Nie ma mowy o grzechu wprost, ale słowo upadek dosłownie oczywiście oznacza no, to, co w języku polskim. Upadek, czyli przewrócenie się, ale w sensie metaforycznym można to odnieść i autorzy Nowego Testamentu tak używają tego słowa, mówią o upadku w grzech. Na przykład Pan Jezus, kiedy kończy modlitwę, tą Ojcze Nasz, której uczy swoich uczniów, mówi, bo jeżeli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. I tam służy to samo słowo. Przewinienia, upadek, jest raz tak tłumaczone, raz tak, to jest to samo słowo w języku greckim, więc ewidentnie to słowo może oznaczać upadek w grzech. Więc jakby tu nie ma wątpliwości. Natomiast to drugie słowo, poprawiajcie, ono dosłownie oznacza naprawianie czegoś. Na przykład uczniowie, kiedy naprawiali sieci, jest tam użyte to samo słowo opisujące ich czynność, ale to słowo też może być używane w znaczeniu uzupełniania czegoś, co brakuje. Albo wyposażania kogoś we wszystko, co będzie mu potrzebne do jakiegoś tam zadania. Przygotowywania go do czegoś. Czasami jest to nawet tłumaczone w taki sposób, że my jesteśmy przez Boga przygotowywani do doskonałości. I też jest użyte to słowo, które opisuje ten proces. I tu właśnie tego słowa używa apostoł Paweł. To, co jest ciekawe, to, że apostoł Paweł używa tego właśnie słowa poprawiać, więc ono jest takim bardzo łagodnym, poprawiać, przygotowywać, uzupełniać, wyposażać, więc jest takim dość łagodnym słowem, pomimo tego, że mógł użyć słów dużo bardziej dosadnych. Czasami używa nawet w swoich listach takich słów jak karcić albo strofować. Tutaj nie mówi o tym. I myślę, że to jest coś, co powinno dać nam do myślenia i powinno no, wzbudzić takie zastanowienie, o czym właściwie apostoł Paweł mówi, co ma na myśli. W jaki sposób możemy poprawiać przez wyposażanie kogoś w sytuacji, kiedy on upadł w grzech. I jakiego rodzaju grzech Paweł ma na myśli. I myślę, że dobrym przykładem będzie ta sytuacja, do której kilka razy już nawiązywaliśmy w drugim rozdziale, kiedy mamy apostoła Piotra, który idzie na północ do Antiochii, tam spotyka się z poganami, ale w momencie, kiedy inna grupa Żydów przychodzi do tego samego miasta, ponieważ Piotr zasiada przy stole z poganami, czego Żydom nie wolno było robić zgodnie z zakonem, no bo to ludzie nieczyści, ale teraz mamy do czynienia z ludźmi odrodzonymi, nawróconymi. Mimo to Piotr się wycofuje i Paweł go karci, i w wersecie, w drugim rozdziale, 14 wersecie, apostoł Paweł pisze w tym swoim liście tak, gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. Nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. Powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Innymi słowy, Paweł napomina Piotra. I teraz pierwsze nasze skojarzenie, kiedy czytamy ten opis tej sytuacji, może być takie, wow, ale musiała być awantura. Apostoł Paweł napomina pierwszego papieża, no to naprawdę skandal. Afera na cały Kościół pewnie i nie wiadomo, jak się to skończyło. Ale myślę, że wcale to tak nie musiało wyglądać. Szczególnie jeżeli czytamy, zauważmy, czytamy ten sam list, dochodzimy do 6 rozdziału i apostoł Paweł mówi o poprawianiu ludzi, którzy zbłądzili, którzy upadli, którzy zeszli z właściwej drogi. I mówi, dodaje tam jeszcze słowa, lecz czyńcie to z łagodnością. Więc trudno sobie wyobrazić, że to nasze wyobrażenie na temat tego konfliktu z Piotrem w drugim rozdziale, to była wielka afera, wielki skandal, wielki krzyk apostoła Pawła. Myślę, że raczej apostoł Paweł był konsekwentny. I to, co zrobił, robił z łagodnością, pomimo tego, że sprawa była publiczna, ponieważ problem był publiczny, zniekształcenie Ewangelii było publiczne, dlatego apostoł Paweł publicznie odnosi się do tego problemu, ale nie wydaje się, żeby apostoł Paweł robił z tego jakąś wielką aferę i mówił do Piotra, ty to w ogóle nie jesteś godzien nazywać się apostołem, a papieżem to już w ogóle. No oczywiście tak nie mógł powiedzieć, bo nie było słowa papież, ale na pewno to nie wyglądało w taki sposób. Myślę, że apostoł Paweł jest wierny temu, czego sam naucza i czyni to w łagodności.
I teraz znowu wracając do znaczenia tego słowa poprawiajcie, chciałbym wrócić do właśnie niezwykłości tego słowa. Chodzi mi o to, że no Paweł nie mówi tu strofujcie, karćcie, napominajcie tak srogo. Mówi poprawiajcie, jakby wyposażcie go w to, czego mu zabrakło. I kiedy myślę o Piotrze, to myślę dokładnie właśnie o tej sytuacji, że Piotrowi zabrakło rozumienia Ewangelii. Dlatego Paweł mówi, zauważcie w tym wersecie, kiedy ktoś zostanie przyłapany na upadku, wy, którzy macie ducha, albo wy, którzy jesteście duchowi, tam dosłownie jest słowo, takie słowo użyte, ale pamiętamy, że kiedy czytamy o tym, w jaki sposób apostoł Paweł w 5 rozdziale i 4 rozdziale używa słowa mieć ducha, to on ma na myśli wy, którzy poszliście za Ewangelią, wy, którzy rozumiecie Ewangelię, wy, którzy doświadczyliście Ewangelii, wy, którzy wiecie, co to jest przebaczenie, wy, którzy wiecie, co to jest przebaczenie z łaski, na którą nikt z was nie zasłużył. Wy, którzy rozumiecie Ewangelię, podnoście takiego, wyposażcie go w to, czego mu zabrakło, co spowodowało, że zbłądził. I kiedy myślę o tej sytuacji z Piotrem, to myślę o tym, że Piotr chciał być człowiekiem bardzo pobożnym, ale w którymś momencie ta pobożność stała się ważniejsza niż Ewangelia. Przekroczyła, jakby zajęła miejsce Ewangelii i w którymś momencie Paweł mówi, Piotrze, zbłądziłeś. To już nie jest Ewangelia. Ewangelia powołuje cię do innego stosunku do pogan. Inaczej to powinno wyglądać w twoim życiu. I myślę, że to jest taka prawda. Myślę, że już kilka razy mówiliśmy o tym, ale może jeszcze raz jakoś tak ogólnie przypomnę. Największy jakby trik diabła z nami polega na tym, że rzeczy dobre obraca w złe. W tym sensie, że są rzeczy takie na przykład jak pobożność, która jest czymś dobrym. Ale w momencie, kiedy pobożność staje się czymś zajmuje miejsce, które mu nie należy, staje się ważniejsza niż Ewangelia, staje się czymś złym. Kiedy jest rodzina, która ma dzieci, dzieci są błogosławieństwem Pana. Ale kiedy dzieci stają się bogami w naszym życiu, kiedy dzieci stają się tym, co nadaje sens naszemu życiu, co się dzieje, kiedy one wychodzą z domu? Jest tragedia, jest pustka, małżeństwo nie potrafi funkcjonować, jest tak zwany, to się tak ładnie nazywa, syndrom pustego gniazda. Ale myślę, że dla ludzi, dla których Ewangelia jest na pierwszym miejscu, a nie dzieci, dla tych ludzi może to być trudne doświadczenie, ale nie doświadczenie, które ich zniszczy i rozbije tą rodzinę. I w ten sposób rzeczy dobre mogą stawać się złe, kiedy stają się ważniejsze niż Ewangelia. I to myślę, że ma na myśli apostoł Paweł. Pomóżcie temu człowiekowi, wyposażcie go w to, co daje mu Ewangelia, żeby nie tkwił w tym błędzie, w tej nieprawdzie, w to, co się uwikłał. I tą zasadę można odnieść do wielu, wielu, wielu innych kwestii w naszym życiu. To takie amerykańskie powiedzenie sex, man and power, te najważniejsze rzeczy w naszym życiu, czyli seks, pieniądze i władza, jakby żadna z nich nie jest zła sama w sobie. Wszystkich tych rzeczy można używać dla dobrych celów, ale jeżeli one stają się najważniejszym obiektem w naszym życiu, wtedy pojawia się tragedia. Tak samo jak pojawiło się w życiu Piotra, kiedy pobożność, ta religijność i przestrzeganie zakonu stała się najważniejszą rzeczą w jego życiu, kiedy zaczął podważać Ewangelię. Dawałem też ten przykład, ale może przypomnę go Lewisa, który w jednej ze swoich książek na temat miłości, 4 miłości chyba, mówi fantastycznie, to ujmuje w jednym zdaniu, mówi, że kiedy w słowie Bóg jest miłością, zamienimy kolejność słów i zrobimy z tego miłość jest Bogiem, to ta miłość zamienia się w demona. I tak jest ze wszystkim. Tak jest ze wszystkim. Cokolwiek pięknego, dobrego jest w naszym życiu, w momencie, kiedy staje się Bogiem, zamienia się w demona. W demona, który obiecuje wiele i wydaje ci się, że naprawdę będzie coś pięknego teraz w twoim życiu, bo w końcu zdobyłeś to, co chciałeś, wtedy pojawia się piekło. Kiedyś słyszałem takie kazanie, myślę, że to jest też dobra ilustracja tego, o czym mówimy. Kazanie o Jakubie, który wyjeżdża daleko do swojego wuja chyba, tak, Labana, i tam umawia się z nim, że będzie służył 7 lat, żeby otrzymać w zamian jedną z jego córek, Rachelę. Rachela miała jeszcze siostrę, Leę, która była, mówiąc ogólnie, brzydka. Mało atrakcyjna. Nie wiem, czy była brzydka, ale była mało atrakcyjna. Przynajmniej tak jest przedstawiana. I co się dzieje?
Jakub jest po prostu zakochany bez granic. 7 lat mija mu jak jeden dzień, albo może jak tydzień, powiedzmy, nie? Jest wesele, no oczywiście wesele, w którym panna młoda jest z zakrytą twarzą, on jej nie widzi. Kiedy następnego dnia się budzi rano w łóżku z nią, okazuje się, że to jest Lea. I komentarz tego pastora, który opowiada o tym, mówi tak: wszystko cokolwiek, co nie jest Bogiem, jeżeli postawisz na pierwszym miejscu w swoim życiu następnego dnia rano, to będzie Lea, to nie będzie Rachela. Obiecujesz sobie wiele, ale to nie będzie to, na co liczyłeś. I oczywiście używam tego jako przenośni. Chodzi o to, że cokolwiek w naszym życiu, co staje się naszym Bogiem, następnego dnia nas okrada i okłamuje. Staje się demonem, który niszczy nasze życie. I myślę, że zawsze jest tak, kiedy zabraknie Ewangelii, to wszystkie te rzeczy dobre, które nas otaczają, którymi Bóg nas obdarza, wyniesione na miejsce, które przynależy się tylko Bogu, stają się demonami. I staje się czymś, co nas niszczy, niszczy nasze rodziny, niszczy nasze dzieci. No właśnie, i Paweł zaraz potem w tym wersecie, który czytaliśmy, dodaje: ale czyńcie to z łagodnością. I to jest ciekawe, że on dodaje to słowo, czyńcie to z łagodnością. Tak, już mówiłem, no nie wyobrażam sobie, żeby on tam się jakąś awanturę wszczął z Piotrem. Myślę, że to była rozmowa, gdzie wyjaśni mu, do czego go prowadzi Ewangelia, jakie wnioski powinien wyciągnąć. Ale tak, mamy człowieka, który upada w grzech. Z tym, że no, to tak trudno powiedzieć, że to jest grzech. Chodzi mi o to, że pierwsze nasze skojarzenie ze słowem grzech jest takie pewnie cudzołóstwo, kradzież, chciwość, nie wiem, pragnienie władzy albo coś tam jeszcze. A te grzechy, no właśnie, czasem polegają na tym, że coś dobrego staje się, zajmuje miejsca Boga. I wtedy mamy prawdziwy problem. I teraz, kiedy pojawia się ten grzech w życiu człowieka, Paweł mówi: wyposażcie go w to, czego mu zabrakło. Pokażcie mu, jak Ewangelia powinna wpłynąć na jego życie, by tego rodzaju sytuacji nie było. I mówi: czyńcie to z łagodnością. Dlaczego? No właśnie, nie ma tu tego elementu strofowania, karcenia, ale zauważmy, Paweł mówi do ludzi wierzących, do ludzi, którzy poznali Ewangelię, którzy poznali kosztowność łaski Bożej, która kosztowała go śmierć i cierpienie jego własnego syna. Mówi do ludzi, którzy przeżyli to, to nie było tylko tak, że oni otrzymali jakąś informację i mówili: o, jak fajnie, takiego systemu religijnego jeszcze nigdy nie spotkałem, to ja też chcę być chrześcijaninem, bo mi się podoba. Nie. Ci ludzie przeżyli to, to ich zmieniło od środka. I teraz Paweł mówi, kiedy ci ludzie, którzy są przemienieni przez Ducha Bożego, potykają się, co się dzieje? To są ludzie, w których życiu dalej działa Duch Święty, ale z jakiegoś powodu Bóg chce przemawiać do nas przez naszych braci i siostry. Przez to, że jest Duch Święty, to jest, ja to tak sobie wyobrażam, przypomniałem, kiedy studiowałem ten tekst, przypomniałem się zajęcia z fizyki, kiedy mówiliśmy o interferencji fal. Kiedy masz dźwięk składający się z jakiejś częstotliwości i pojawia się druga fala o tej samej częstotliwości, to w momencie, kiedy te fale, tak mówiąc oględnie, nakładają się na siebie, robi się 2 razy głośniej. Najciekawiej jest wtedy, kiedy mamy 2 dźwięki o różnej częstotliwości, to wtedy to nakładanie następuje w takich nietypowych odstępach czasu, co jest ciekawe, ale chodzi mi o to, że kiedy Duch Święty przemawia w twoim sercu i jeszcze pojawi się brat, który z łagodnością Ducha Świętego powie ci: wiesz co, nie na tym polega Ewangelia. Nie tak żyją chrześcijanie. To nagle następuje interferencja tych fal i słyszysz to 2 razy głośniej. To, co słyszałeś wcześniej od Ducha Świętego, który mówi ci: to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. A ty mimo wszystko to robisz z jakiegokolwiek powodu, czy ze strachu, czy z chciwości, czy jakiegokolwiek innego jeszcze. Kiedy słyszysz to potem drugi raz z zewnątrz od twojego brata, to nagle ten głos staje się 2 razy głośniejszy. Myślę, że Bóg używa tego do tego, żeby pokazać nam grzech. I jeżeli mamy do czynienia z naprawdę człowiekiem odrodzonym, to powiedzenie 2 słów prawdopodobnie wystarczy. I on powie: tak, masz rację. Duch Święty przekonuje mnie o tym samym. To, co powiedziałeś, jest tylko potwierdzeniem tego, o czym ja wiem, z czym cały czas zmagam się i nie potrafiłem sobie poradzić z tym. I zauważmy, że kiedy Paweł napomina Piotra, kiedy dochodzimy do listów Piotra, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, kiedy apostoł Piotr pisze o Pawle.
Mówi, bo umiłowany brat nasz Paweł, w mądrości, która jest mu dana od Boga, pisał do nas o tym i o tym. Zauważmy, że ten sposób, w jaki Paweł podchodzi do Piotra i odrodzone serce Piotra naprawdę nie wymagały wiele, żeby Piotr mówił, tak, masz rację, to jest błąd. I potem, kiedy spotyka się znowu Paweł, czy kiedy mówi na jego temat, mówi, to jest nasz ukochany brat. Ponieważ on wie, że Duch Święty przemawiał przez niego. Duch Święty mówił przez niego. Oczywiście zupełnie inaczej. Jest człowiekiem, który jest członkiem Kościoła i nie jest osobą odrodzoną. Wtedy zaczyna się problem. Wtedy jedno napomnienie, drugie napomnienie, trzecie napomnienie nic nie daje, żadnego efektu. I wtedy Pan Jezus mówi, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ci ludzie nic sobie nie robią z tego, co Duch Święty mówi do nich i z tego, co mówi do nich po raz drugi jeszcze przez braci. Myślę, że wielu z was jest w stanie, ja również, podać takie przykłady, kiedy gdzieś potknęliśmy, zrobiliśmy coś głupiego i ktoś przychodzi i powie ci jedno zdanie i ty bez żadnej dyskusji wiesz, że on ma rację, ponieważ wcześniej potwierdza ci to w sercu Duch Święty. Myślę, że to tak jakoś działa. Właśnie z jakiegoś powodu, ostatnio mówiliśmy o tym trochę więcej, Bóg chce przemawiać do nas przez swój Kościół i to jest dla Niego ważne. On utożsamia się ze swoim Kościołem i przemawia przez swój Kościół do nas. Dam jeden przykład strasznie, człowieka, który mnie zafascynował, Dietrich Bonhoeffer, niektórzy myślę, że kojarzą to nazwisko, jeden z niewielu pastorów, który potrafił się przeciwstawić Hitlerowi, kiedy w czasie II wojny, on był pastorem kościoła luterańskiego i niestety generalnie kościół luterański podporządkował się rozporządzeniu Hitlera, kiedy powstał tak zwany Kościół Rzeszy i on mówi, że nie, to nie jest ta droga, to nie jest ta droga. On plus jeszcze nam było trochę więcej tych osób, oni stworzyli tak zwany kościół wyznający, ludzi, którzy mówili, nie, my będziemy szli za Słowem Bożym. Zginął, mając 39 lat, na rozkaz Hitlera, który na kilka tygodni przed wejściem aliantów do Niemiec jeszcze dopilnował tego, żeby on czasem nie przeżył. Także i kiedy on opisuje większość rzeczy, które napisał, może nie większość, ale bardzo dużo rzeczy, które napisał, pisał w więzieniu, ponieważ przez kilka lat był trzymany w więzieniu, między innymi w Berlinie, potem jeszcze w obozie koncentracyjnym, w Buchenwaldzie jeszcze jednym. I on pisze takie słowa. Pisze o Kościele, o jego potrzebie Słowa Bożego i mówi tak. Pomoc musi przyjść z zewnątrz. I ona przyszła. I codziennie przychodzi na nowo w Słowie Jezusa Chrystusa, który przynosi nam zbawienie, sprawiedliwość, niewinność i błogosławieństwo. Słowo to jednak Bóg włożył w usta ludzi, aby było dalej rozpowiadane pomiędzy ludźmi. Tam, gdzie ktoś zostaje dotknięty tym Słowem, podaje je drugiemu. Bóg chciał, abyśmy szukali Jego żywego Słowa i znaleźli je w słowach brata, w ustach człowieka. Dlatego chrześcijanin potrzebuje chrześcijanina, który mówi mu Słowo Boże. Potrzebuje go wciąż, gdy przychodzi niepewność i zwątpienie, bo sam bez oszukiwania siebie i bez zdrady prawdy nie może sobie pomóc. Potrzebuje więc brata jako nosiciela i głosiciela Bożego Słowa Zbawienia. Potrzebuje też brata ze względu na Jezusa Chrystusa. Chrystus we własnym sercu jest słabszy niż Chrystus w słowie brata. Pierwszy jest niepewny, drugi jest pewny. I pamiętajmy, że on to mówi do Kościoła, czy o Kościele, który jest w okresie ogromnej presji. Presji, która kosztowała ich życie. No między innymi tego człowieka. I myślę, że mówi o sytuacji, kiedy z zewnątrz pojawia się pokusa. Zmieńmy nasz sposób myślenia. Dopasujmy się do tego świata. Zacznijmy mówić tak jak oni. I on mówi, to czego Kościół w tej sytuacji potrzebuje, to głosu drugiego brata, który spojrzy z zewnątrz i powie, nie, tamten to nie jest głos naszego pasterza. My mamy iść za Chrystusem, my mamy iść za Ewangelią.
No i ten jego sposób myślenia oczywiście kosztował go życie. Ale myślę też, że prawda jest taka, że no nie jest potrzebna wojna, żebyśmy doświadczyli takiej sytuacji, kiedy jesteśmy kuszeni do tego, żeby pójść w jakąś stronę, ale właśnie przez brata, przez siostrę Bóg przemawia do nas. I tak jak Bonhoeffer mówił, ten Chrystus w słowie brata jest silniejszy niż w moim sercu. Z jakiegoś powodu ten głos, który słyszymy, jest cichym głosem, ale w momencie, kiedy zostanie wzmocniony przez głos z zewnątrz, staje się głosem, któremu Boże dzieci ulegają. Tak, i Bóg używa swojego Kościoła w taki sposób. Po to, żeby go podnosić, po to, żeby go wzmacniać, po to, żeby naprowadzić go z powrotem na drogę Ewangelii. I myślę, że czasami czyni to przez osobistą rozmowę, czasem przez słowo, które jest czytane w grupie biblijnej, czasami przez kazanie, kiedy naprawdę widzimy, że Bóg mówi do mnie. Bóg mówi do mnie i Bóg mówi do nas. Tak, dalej w tym wersecie apostoł Paweł jeszcze mówi: bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. I znowu, to są takie słowa, które w pierwszej chwili kojarzymy tylko z taką sytuacją, że jeżeli mam do czynienia z bratem, który upadł w grzech, no to ja też muszę uważać, żeby też nie upaść w grzech. Ten sam, w który on upadł. I zwykle kojarzymy to z jakimiś konkretnymi grzechami i myślimy sobie, no tak, on jest słaby w tej dziedzinie, ja też jestem słaby w tej dziedzinie. Ale wydaje się, że Pawłowi chodzi o coś innego. Pamiętajmy o tym, że kiedy interpretujemy Boże Słowo, musimy czytać całość fragmentu, żeby zobaczyć, o co chodzi autorowi tego tekstu. Co Duch Święty mówi do swojego Kościoła. I kiedy patrzymy na ten fragment i czytamy go dalej, zauważmy, że od trzeciego wersetu wydaje się, że Paweł dalej rozwija tą myśl i mówi tak: jeśli bowiem ktoś mniema, jakby przedstawił uzasadnienie, dlaczego mamy baczyć, aby też nie upaść. I zobaczmy, co on mówi. Trzeci werset. Jeśli bowiem ktoś mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Zauważmy, przed czym apostoł Paweł ostrzega. Przed porównywaniem siebie z osobą, która upadła. I to jest największa pokusa, o której mówi apostoł Paweł. Gdy porównujesz siebie z człowiekiem, który upadł, w taki czy jakikolwiek sposób, zawsze będziesz wypadał lepiej. No bo ty nie upadłeś w tym momencie. I Paweł mówi: uważaj, żebyś nie był kuszony, ponieważ to jest sytuacja pokusy. Ty możesz być kompletnie odporny na grzech, grzech, z powodu którego upadł twój brat. I ten grzech w ogóle cię nie rusza. Ale grzech, którym będziesz kuszony, to, żeby uważać siebie za lepszego od niego. Przez porównywanie się z nim. Porównywanie się z nim wtedy, kiedy upadł. I zamiast mu pomagać, będziesz raczej wskazywał na siebie jako tego, który jest lepszy. No i tu chciałbym zadać pytanie, czy myślałeś kiedyś o sobie w taki sposób, że kiedy widzisz swojego brata, kiedy upada, możesz być kuszony do czegoś takiego? Że możesz być kuszony, a może wiesz o tym, że jesteś kuszony, do tego, żeby myśleć o sobie: nie no, ja bym tak nie zrobił. Nie no, kim on, co on w sercu ma w ogóle, że coś takiego dopuścił w życiu? Ja bym tak nigdy nie postąpił. I znowu zacytuję jedno zdanie Bonhoeffera, który, mówiąc o grzechu, formułuje to w taki ciekawy sposób. Mówi tak: jeżeli mój grzech w porównaniu do grzechu innych ludzi jawi się mniejszy, to w ogóle jeszcze nie poznałem swoich grzechów. Jeżeli mój grzech w porównaniu z innymi jawi się mi, tobie, jako mniejszy, to jeszcze nie poznałeś obrzydliwości swojego własnego grzechu.
I to niestety jest oszustwo szatana, który będzie robił wszystko, żebyśmy tak właśnie myśleli. Żebyśmy przez porównywanie siebie z innymi mówili sobie, nie no, ja to w życiu, ja to tak nie postąpię, jestem dużo lepszy. Ja to w ogóle, mnie tego rodzaju grzechy to w ogóle nie ruszają. No może te to nie, ale może są inne, które cię ruszają. I niezależnie od tego, co to jest za grzech, Paweł mówi, uważaj, uważaj, ponieważ będziesz kuszony. No i oczywiście można przyjąć też taką postawę, no tak, tak, oczywiście wszystkie grzechy są równe, ja też jestem grzesznikiem, przyznaję, nawet mogę cytować apostoła Pawła, ja jestem największym z grzeszników, no ale to też nie o to chodzi. Też nie chodzi o to, żeby przyjąć do wiadomości, a nawet recytować prawdy biblijne mówiące o tym, że jestem grzesznikiem. Chodzi o to, żeby to przeżyć, żeby to zaszło gdzieś głębiej do mojego serca, żebym potrafił powiedzieć, tak jak Paweł, który nie recytuje żadnych tekstów teologicznych, ale mówi, ja jestem największym grzesznikiem, bo prześladowałem Kościół Boży. Ze wszystkich grzeszników jestem najgorszy, nie jestem godzien nazywać się apostołem. I Paweł nie stara się wyrobić wrażenia na nikim. On naprawdę tak myśli o sobie. On widzi obrzydliwość własnego grzechu i dlatego potem pisze w taki sposób. Kiedy napominacie kogoś, czyńcie to z łagodnością. No właśnie, ta postawa takiego przyjmowania takiej fałszywej religijności przypomina mi Saula, tego ze Starego Testamentu króla. Była w którymś momencie taka sytuacja, kiedy Izrael otrzymał polecenie od Boga. Tam dłuższa historia to jest, ale w skrócie, że mieli zlikwidować całe pokolenie Amalekitów. No jakby poziom grzechu, czy obrzydliwość grzechu, który panował wśród nich, był już tak wielki, że Bóg mówi, skończył się czas łaski, jest czas sądu. I co zrobił Saul? Saul rzeczywiście wybrał się na wojnę, pokonał ich, wygrał, ale oszczędził część owiec i oszczędził króla Amalekitów, pomimo tego, że Bóg powiedział, że masz nie zachowywać niczego. Wszystko ma ulec zagładzie, łącznie z ludźmi i zwierzętami. Nie masz niczego, do czego twoje serce mogłoby się potem przywiązywać. No i Saul zrobił wszystko po swojemu i potem, kiedy przychodzi do niego Samuel, mówi, nie wykonałeś tego, co Bóg mówi do ciebie. Mówi, jak nie wykonałem? Wykonałem. Mówi, a potem jest taka sytuacja, Samuel mówi, a to beczenie owiec, które słyszę, to co to jest? Nie? No tak. I potem w którymś momencie Saul jakby przyznaje się i mówi, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowo, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Chodziło o to, że oni po zwycięskiej bitwie, on już tam postawił sobie pomnik, teraz jeszcze mieli złożyć ofiarę na cześć Boga. I Saul, ten zbuntowany król, mówi, tak, 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 Samuelu, masz rację do tego proroka, masz rację, ja zgrzeszyłem, ale teraz chodź ze mną, złożymy razem tą ofiarę. Co to jest za postawa? No to jest postawa człowieka, który chce odfajkować sprawę wyznania grzechu. Tak, 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 masz rację, Marzenie, zgrzeszyłem, dobra, tu się zgadzamy, nie ma problemu, ale teraz chodź, złożymy ofiarę. I to jest ofiara, która się Bogu nie podoba. Nawet Testament później jeszcze mówi o tym. Więc podaję to tylko jako przykład tego, że można przyjmować taką pseudoreligijną, pseudopokorną postawę, w której nie ma upamiętania. Ale to tylko, wiesz, ty i Bóg. I tylko ty i Bóg możecie z tą sprawą się rozsądzić i Bóg może ci to objawić. Być może mówi do ciebie przez twojego brata, być może przez cały czas mówisz nie, być może cały czas się buntujesz, ale to jest sprawa między tobą a Bogiem i myślę, że Bóg rozlicza nas później z takich postaw. No właśnie, Saul, ten obłudny król, nie jest jedyną w historii Izraela i Kościoła postacią, która taką postawę przyjmowała. I to jest pokusa, która dzisiaj jest tak samo aktualna jak wtedy. Saul na pewno był człowiekiem religijnym, ale wydaje się, że jego serce było daleko, daleko od Boga. I myślę, że Nowy Testament jest pełen ostrzeżeń przed taką pobożnością i to jest coś, co Bogu się nie podoba. Najlepszy przykład chyba jest
faryzeuszy i uczonych w piśmie, do których Pan Jezus mówi, że jesteście obłudnikami, bo dajecie dziesięcinę nawet z mięty i z kopru, zaniedbując to, co w zakonie jest ważniejsze, sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność. Nie? Więc to jest taka zewnętrzna religijność, która, za którą nic nie stoi tak naprawdę. Ale chciałbym zakończyć jeszcze jedną taką ilustracją, która dla mnie jest szalenie inspirująca. I to jest takie świadectwo z życia Lewisa, który, niektórzy z was myślę, że wiecie, on przyjaźnił się z Tolkienem. Była taka jedna kawiarnia, nawet miałem okazję być w tej kawiarni, gdzie oni regularnie spotykali się. Lewis, Tolkien i jeszcze był jeden człowiek, Carol Williams, który zmarł w pewnym momencie. I oni we trójkę byli takimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy potrafili całe godziny przesiedzieć, przegadać o najróżniejszych problemach po to, żeby je rozwiązywać, rozważać. Po prostu byli prawdziwymi przyjaciółmi. On dużo więcej opisuje w swoich książkach na temat tej przyjaźni. Ale w którymś momencie ten Karol umiera. I Lewis opisuje coś, jego przemyślenia w związku z tym. Mówi tak, w każdym z moich przyjaciół jest coś, co tylko jakiś inny przyjaciel może wydobyć na jaw. Innymi słowy, każdy z nas ma jakieś cechy, jakieś umiejętności, coś, czego nie ma ten drugi, ale przez to, że jesteśmy razem, to obecność tej drugiej osoby sprawia, że te cechy się ujawniają. I on mówi tak, nie stać mnie na to, żeby samemu zmobilizować wszystkie możliwości człowieka, czyli jakby żeby to cały jego potencjał się ujawnił. Potrzebne są inne władze umysłowe prócz moich, żeby naświetlić wszystkie jego aspekty. Czyli potrzebni są jeszcze inni przyjaciele, którzy wydobędą z tej drugiej osoby coś, czego ja nie potrafię. Mówi tak, teraz kiedy Karol już nie żyje, nigdy nie ujrzę reakcji Ronalda, czyli Tolkiena, na specyficzne Karolowe dowcipy. Choć od czasu, kiedy Karol odszedł, mam Rolanda wyłącznie dla siebie, wcale nie mam go więcej. Czyli jest Roland, jest Lewis i ten Karol. Karol umiera, Roland zostaje jakby sam na sam z Lewisem i Lewis mówi, nie mam Rolanda więcej, ponieważ nie mam takiego Rolanda, jakiego widziałem wtedy, kiedy Karol był obecny. Mam go wyłącznie dla siebie, ale tak naprawdę mam go mniej. Bo prawdziwa przyjaźń jest najmniej zazdrosną miłością. Dwóch przyjaciół cieszy się, gdy przybywa do ich grona trzeci, a trzeci, gdy pojawia się czwarty. Gdy zwiększa się liczba tych, z którymi dzielimy czyjąś przyjaźń, posiadamy każdego przyjaciela nie mniej, lecz więcej. Pojawiają się nowe osoby, których wpływ na naszego przyjaciela jest taki, że odkrywamy go od innej strony, od tej, którego nie znaliśmy. I teraz przenieśmy tą obserwację Lewisa na Kościół, na życie Kościoła. Powiedziałbym to tak, wspólnota Kościoła jest w stanie ukazać Chrystusa od takiej strony i w taki sposób, jaki jest niemożliwy dla pojedynczego chrześcijanina. Co więcej, pojedynczy chrześcijanin żyjący w samotności nigdy nie pozna Chrystusa tak, jak pozna go wspólnota. I to jest coś, co nazwałbym właśnie tajemnicą wspólnoty Kościoła. Kiedy doświadczamy Chrystusa, którego nie znaliśmy, zanim nie poznaliśmy tego przyjaciela, tego brata, tej siostry w Chrystusie i kiedy razem go odkrywamy, kiedy razem rozmawiamy, to nagle okazuje się, że o tym nie pomyślałem. O, a tego nie wiedziałem w ogóle. Wow, Chrystusa takiego nie znałem. I to jest niesamowite błogosławieństwo, kiedy tak, ojejku, to w którymś psalmie jest powiedziane, jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją, bo tam Pan zsyła swoje błogosławieństwa. Tam Pan zsyła swoje błogosławieństwa. Ale tak jest tylko wtedy, kiedy Kościół żyje w taki sposób, jak widzimy to w Ewangeliach. Kiedy jest przepełniony miłością Chrystusa, kiedy doświadcza obecności Ducha Świętego, tej cierpliwości, wstrzemięźliwości, miłości, dobroci, uprzejmości, wierności itd., itd. I to jest coś, myślę, za czym tak naprawdę wszyscy tęsknimy, bo to jest coś, do czego zostaliśmy powołani. My to mamy w sobie.
My jesteśmy przeznaczeni do takiego świata, ponieważ w takim świecie żyje Bóg. W Trójce to nie jest singiel, to jest trójosobowy Bóg, trójjedyny Bóg, który od wieczności żyje w doskonałej harmonii. I chce, żebyśmy tej samej harmonii doświadczali wśród nas. Jeżeli otworzymy się przed sobą, jeżeli będziemy otwarci na głos Chrystusa, który przemawia do nas nawzajem, przez nas nawzajem do siebie, myślę, że możemy tego doświadczać. Nie jest to łatwe. Bonhoeffer w jednym ze swoich listów, to już był list, który pisał pod koniec swojego życia, mówił o wspólnym umieraniu. I myślę sobie, że to jest coś, co mnie zadziwia. I mówi, że to wspólne umieranie pojawia się wtedy, kiedy nawzajem wyznajemy sobie grzechy. Kiedy wyznajemy sobie grzechy. Kiedy umierają nasze maski i wtedy, kiedy stajemy przed sobą jako prawdziwi bracia i siostry. Wyznawajcie grzechy jedni drugim, mówił Jakub. Więc nie jest to coś, jakaś myśl wzięta z kosmosu. Bonhoeffer wziął to z Biblii. Mówi, wtedy, kiedy umieramy, wtedy doświadczamy Chrystusa od zupełnie, zupełnie innej strony. On nawet miał takie powiedzenie, kiedy Chrystus cię powołuje, to powołuje cię do tego, żebyś poszedł za Nim i umarł. Jak to zrobić? Nie wiem. Chyba każdy z nas musi paść na kolana przed Bogiem. Powiedzieć, Boże, pozwól mi doświadczyć tego, co jest w Tobie, w Twojej naturze. Co jest w naturze Kościoła, który powołałeś. Myślę, że to samo jest w społeczności rodziny. Kiedy rodzina żyje normalnie. Kiedy są naprawdę, bo są odbiciem trójjednego Boga, który stwarza ich na swój obraz i podobieństwo. I kiedy rodzina żyje razem, doświadcza tego. Myślę, że no ten okres takiego zakochania to jest ten moment, kiedy Bóg uchyla nam rąbek tajemnicy wieczności. Jak będzie wyglądała wieczność z Bogiem. Kiedy będziemy po prostu bezgranicznie zakochani w naszym Bogu. I w sobie nawzajem pewnie jakoś tak. Więc zapraszam do modlitwy i módlmy się o to, żeby Pan Bóg zmieniał nasze serca, żebyśmy mogli doświadczać tego, co jest w Jego naturze. Nie w naszej mądrości, nie w ludzkiej mądrości, nie w jakichś manipulacjach ludzkich, nie w jakiś psycho, coś tam, nie wiem, ale po prostu przez obecność Ducha Świętego, który odziera nas z naszej sztuczności i sprawia, że stajemy się autentycznymi.